Ośrodek Szansa daje szansę i możliwość jakby dalszego rozwoju dla tych rodzin. Rodziny, które tutaj u nas przebywają, otrzymują wsparcie od wszystkich pracowników, czyli wsparcie socjalne, wsparcie terapeutyczne, wsparcie psychologiczne i takie w zasadzie wsparcie też można powiedzieć matczyne, dlatego że pracownicy, pedagodzy, którzy tutaj są w ośrodku, naprawdę interesują się każdą rodziną, pomagają, wspierają. I muszę powiedzieć, że miło nam też, że rodziny, które się wyprowadziły z ośrodka jakiś czas temu, dzwonią i pytają się, czy mogłyby wrócić, ponieważ naprawdę czuły się tutaj bezpiecznie, mogły zawsze liczyć na każdą pomoc, zejść z pokoju do nas tutaj na dół w każdej chwili i zawsze otrzymywały pomoc. Udało się zrobić coś takiego fajnego, takiego pożytecznego, co spowoduje, że słowo dom nabiera zupełnie innego wymiaru, a przecież ten ośrodek ma służyć właśnie jako dom, nie tylko i wyłącznie, oczywiście są cztery ściany, dach i podłoga, ale również jako miejsce, w którym chętnie przebywamy, którego się nie wstydzimy i który stanowi dla nas pewne takie poczucie bezpieczeństwa. Pieniądze miasto ma stąd, że płacą im mieszkańcy. Ja osobiście jako prezydent żadnych pieniędzy nie przekazałem, to nie moja zasługa, to zasługa mieszkańców, którzy płacą podatki i część z tych podatków zostaje w kasie miasta i potem dysponując tymi różnymi pieniędzmi możemy przekazać je na różne cele, czasami lepsze, czasami gorsze, a ten jest najfajniejszy. Dzisiaj jesteście Państwo świadkiem tego, że bardzo dobrze pieniądze mieszkańców w Opolu są wydawane, jak przysłużyły się konkretnym mieszkańcom Opola, i tego, jak mądrych też mamy pracowników administracji pomocy społecznej i nie tylko, którzy właśnie zarządzili taki kierunek tej inwestycji.